Do Pucharu Polski, do zaskoczenia, jakim było zdobycie przez Lecha Pucharu Polski w 2004 roku, właściwie można by porównać tylko i wyłącznie Puchar Polski z 1988 roku, z jednym zastrzeżeniem. W 1988 roku Lech był świeżo po tytułach mistrzowskich. Ciągle był drużyną, która jeszcze nie tak dawno była mistrzem kraju. W 2004 nie było o tym mowy. To była drużyna, która świeżo była w drugiej lidze. To jest ta różnica. A więc jakby tło tego sukcesu Lecha w 2004 roku było znacznie wyraźniejsze. Ten sukces bardziej bił po oczach. I to jest też przy okazji jedna z najbardziej chyba najbardziej romantyczna historia w dziejach Lecha. Oto biedny Kopciuszek pojawia się na balu i wychodzi za księcia, tak? No to jest tego typu historia. Na pewno główną siłą naszego zespołu była konsolidacja, tak? I ta walka od pierwszej do ostatniej minuty. Czasami mecze nie układały się po naszej myśli, może nie byliśmy tak wspaniale przygotowanie, jeśli chodzi o umiejętności techniczne, czy nie mieliśmy takiego warsztatu, jak patrząc na obecne czasy zawodnicy. Też nie mieliśmy takich warunków do... Ja już nie mówię o tamtych czasach grając w Lechu, ale jako młodzi zawodnicy nie mieliśmy takich warunków na to, żeby naprawdę tą technikę czy taktykę szlifować. Bardziej przygotowywaliśmy się na piaskowych boiskach, gdzie tam szlifowaliśmy ten charakter. Co czasami dzisiaj można odmówić niektórym zawodnikom, że tego charakteru właśnie nie pokazują. Nie chcieliśmy, jakby to ten mecz był takim zwieńczeniem tej naszej walki, tej konsolidacji, tej szatni, która naprawdę do dzisiaj z wieloma kolegami mam kontakt i cały czas, jak się spotykamy czy rozmawiamy na tematy już teraz biznesowe czysto, to zawsze gdzieś sięgamy pamięcią do tych meczy, do tej szatni, bo no to było to, co nas po prostu trzymało, co pomagało nam walczyć na boisku, skrzydlać. Nie było to dla nas problemem, czy za kogoś miał pobiec Piotrek Sierczewski, czy Tomek Iwan, czy inni zawodnicy starsi. Po prostu każdy wiedział, co ma robić na boisku i jeden drugiemu pomagał. I myślę, że dzięki temu udawało nam się, jeśli nie wygrywać mecze, ale to pokazywać charakter, gdzie zazwyczaj schodząc z boiska, nawet po przegranych meczach, była owacja i były oklaski i zdawaliśmy sobie sprawę, że po prostu włożyliśmy 100% w danym meczu. I, no i do dzisiaj jest taka historia, że jak z kibicami rozmawiamy, no to gdzieś cały czas pamiętają ludzie ten nasz charakter, że jeden za drugiego naprawdę potrafił powalczyć. Kluczowe dla zdobycia tego trofeum było to, co udało się trenerowi Czesławowi Michniewiczowi zbudować w szatni. Zespół ludzi, którzy pracowali do osiągnięcia tego samego celu i którzy w to wierzyli, że to jest możliwe. Myślę, że tutaj też główną rolę odegrał też trener Czesiu Michniewicz, który gdzieś cały czas nas mobilizował, rozmawiał z nami. Mieliśmy tą drużynę podzieloną taką na grupę starszych zawodników, doświadczonych, którzy sobie zupełnie inaczej radzili z tą presją. Wiele meczów już zagrali o najwyższą stawkę i była nasza grupa młodych chłopaków, ambitnych, którzy próbowali coś pokazać ludziom i tutaj na pewno główną rolę odegrał trener, gdzie cały czas rozmawiał z nami, nastawiał nas, mobilizował w taki sposób, żeby też nie być sparaliżowanym na ten finałowy mecz i żeby pokazać w pełni umiejętności. Nie ma katolik piłek, walczymy o każdy mecz, walczymy o każdą piłkę. Tu przyjechaliśmy wygrać, przyjechali nasi kibice, gramy dla nich, gramy dla siebie. Gramy o chwałę, o honor i o coś więcej jeszcze, panowie. O historię tego klubu, o historię dla was, dla każdego. Ja myślę, że gdyby nie puchar, nie zdobyty puchar, to na pewno było mi o wiele trudniej. To tak, jak mówi zawsze kolega, już było z czego tracić, bo coś się zdobyło. Oczywiście przyszła później weryfikacja w kolejnym sezonie. Pamiętam, jak dziś przegraliśmy 5 spotkań po kolei. W każdym innym klubie pewno bym był zwolniony. Młody trener, bez doświadczenia, zaczęłoby się wyciąganie różnych rzeczy. A może nie potrafi, może tak. Tutaj zarząd przedłużył w tym momencie ze mną jeszcze kontrakt o kolejny rok, dając sygnał i wotum zaufania, że my w trenera wierzymy. Wspólnie wszyscy przeżywaliśmy sukces. Kilka miesięcy spożywaliśmy ten trudniejszy moment. I powiem tak, że jak to mówi profesor Chmura, że palec Boży, że zdecydowałem się wtedy podjąć pracę w Lechu. Przypomnę, że my rozmawiamy o czasach, kiedy Lech wrócił do Ekstraklasy, ale upadają powoli, właściwie już upadły koncepcje, że uda się tę drużynę oddać w ręce wielkiego inwestora, jakim miał być Jan Kulczyk. To już przestaje być aktualne. Co dalej z Lechem wtedy? W 2004 roku rodzi się takie pytanie. Nikt nie wie, co dalej będzie z Lechem. Lech przestaje mieć pieniądze. Lech przestaje mieć płynność finansową. Lech nawet przestaje w pewnym momencie płacić piłkarzom
zaczyna być bardzo, bardzo źle. Zaczynają do ludzi dochodzić tak do świadomości, że to się może znowu skończyć kolejnym upadkiem. I bach, Puchar Polski i europejskie puchary. I to w tym kontekście jest niezwykle ważne. Czy jest ktoś tutaj, kto nie myśli, że my wygramy ten puchar? Bo jestem pewien, że wygramy ten puchar. Zacząłbym od początku mojej pracy w Poznaniu, bo przyszedłem do Poznania w środę był mecz z Polonią Warszawa. Ja podpisałem we wtorek czy w poniedziałek kontrakt i we wtorek już jechaliśmy do Warszawy. Graliśmy z Polonią Warszawa, to było po meczu z Grodziskiem, przegranym. I jadąc na to spotkanie, założenie było takie, żeby nie myśleć o pucharze, bo w tamtym czasie byliśmy właśnie na pozycji spadkowej. I założenie było takie, żeby poświęcić ten puchar na to, żeby zobaczyć jak największą ilość zawodników, żeby móc jak najlepiej przygotować się do kolejnego meczu, a to kolejny mecz to już w sobotę z Widzewem. Takie było założenie przy rozmowach z zarządem, żeby skupić się na tym, żeby w pierwszej kolejności utrzymać Ekstraklasę. Nikt nie powiedział, że puchar nie jest ważny, ale powiedziano mi, że przede wszystkim Ekstraklasa musi być w Poznaniu i trzeba się na tym skoncentrować. Pojechaliśmy do Warszawy na Polonię, wygraliśmy 2-1, wróciliśmy stamtąd, w sobotę pojechaliśmy na Widzew, pamiętam, zremisowaliśmy 1-1, prowadziliśmy 1-0 po bramce Piotra Rejsa. No i kolejna runda, z tego co pamiętam, chyba trafiliśmy na Polkowice, o ile dobrze pamiętam. Wygraliśmy u siebie. W międzyczasie też podpadało kilka silnych zespołów i tak się zrobiło, że zimę spędziliśmy już w miarę na bezpiecznym miejscu w Ekstraklasie, bo tych punktów troszeczkę zdobyliśmy, ale też zaczął się ten cel, czyli ten Puchar Polski, finał pojawiać. I powiem szczerze, że dopiero po meczu półfinałowym z GKS-em Katowice, który rozgrywaliśmy tutaj w Poznaniu, pamiętam jeszcze debiutował Arek Czarnecki, młody chłopiec, prowadziliśmy, później jakoś tak się trochę nerwowo zrobiło, ale znowu bramkę strzeliśmy, awansowaliśmy do finału i tak naprawdę wtedy dopiero zaczęliśmy myśleć o tym pucharze. Po Polkowicach właśnie chyba było wtedy 4-1, później był mecz z GKS-em Katowice tutaj u siebie i po tym meczu no, doszliśmy do wniosku, że możemy zrobić coś dużego. Tym bardziej, że tak jak wspominałeś, no nie byliśmy rozpisani jako faworyci do wygrania ligi. Mieliśmy fajny, stabilny skład na to, że spokojnie w tej lidze mogliśmy się utrzymać w środku tabeli. Mieszankę rutyny z młodzieżą, więc myślę, że to był taki moment, po którym uwierzyliśmy, że naprawdę możemy osiągnąć coś dużego, tym bardziej, że no, nikt nie stawiał nas w roli faworytów. Wszyscy wiemy, że pierwszy mecz miałby się odbywać w Warszawie, ale ze względów na bezpieczeństwo uznano, że lepiej w Poznaniu. Jeśli Lech miałby wręczać medale, PZPN miałby wręczać na stadionie Lecha, to Legii, to może by było to źle odebrane. No, poszło to w drugą stronę, zagraliśmy pierwszy u siebie, rewanż na wyjeździe, no tam też to wręczenie medali nie wyglądało tak, jak wyglądać powinno. Ale sam mecz myślę, że to był jeden z lepszych meczów, jaki pracowałem w Poznaniu, jeśli chodzi o tempo, o dynamikę, o różnorodność. No, fantastyczna atmosfera też, czuło się coś wielkiego, coś wyjątkowego. Zagraliśmy bardzo dobry mecz, mogliśmy strzelić kilka bramek więcej. No i wygraliśmy to spotkanie i po meczu 2-0 trzeba zrobić wszystko, żeby tego pucharu nie stracić, bo ten puchar już lekko trzymaliśmy w dłoni, ale trzeba było pojechać jeszcze na ten rewanż do Warszawy, gdzie nie było tak łatwo i trzeba było to obronić. Na szczęście udało się. Wiadomo, jaka była sytuacja w klubie, też potrzeba było ściągnąć rzeszę kibiców, która nas uskrzydliła na pewno, bo nie oszukujmy się, w tamtym sezonie, w tamtych czasach ogólnie w Lechu, no naszym naprawdę 12 zawodnikiem byli kibice i starali nam się pomagać w każdym meczu, więc myślę, że w tym meczu było to widać w 100%, że każdy z nas włożył, jeśli nie 100, to może 110% swoich umiejętności. Udało się fajnie wykorzystać tę sytuację. Piotrek zachował chłodną głowę przy dwóch sytuacjach bramkowych. Udało się strzelić 2-0, no i od tego pamiętam meczu. Tylko i wyłącznie koncentrowaliśmy się na tym, co się będzie działo w Warszawie, bo wiedzieliśmy, że mamy dosyć dużą zaliczkę, a wiedzieliśmy, że mecze przy ulicy Łazienkowskiej nie należą do najłatwiejszych i wiedzieliśmy, że jedziemy tam do naprawdę ciężkiego przeciwnika. Ja pamiętam, że przyjechali wtedy warszawscy dziennikarze, którzy jeżdżą za Legią i po tym meczu mówili, wow, no naprawdę, to trudno było tu się przeciwstawić temu Lechowi. Lech bardzo chciał, cholernie chciał wtedy w tym meczu. Nieważne co było w Poznaniu, tego nikt nam nie zabierze, ale do tego zwycięstwa już nic nie dołożymy, panowie. To było i minęło. Teraz tworzymy nowy rozdział. Ogromna determinacja, żeby tego nie zaprzepaścić, no okazała się decydująca.
Lech był przygotowany taktycznie. Czesław bardzo duży wysiłek wykonał, żeby go przygotować. To nie było na zasadzie takiej, jedziemy z nimi, dawać, walka, walka, tylko to było też przygotowanie taktyczne, gdzie Legia ma słabe punkty, co możemy wykorzystać, jak się mądrze bronić, co zrobić, żeby nie zamknąć się w częstochowskim zamku i pod ostrzałem. Jak to zrobić? I Czesław to przygotował. Pamiętam jak dziś, że przed pierwszym meczem udostępniliśmy Legii boisko nasze główne, że mogli sobie przeprowadzić zajęcia, żeby zapoznać się z murawą. Legia nie skorzystała z tego, ale chcieliśmy w zamian, żeby oni nam pozwolili też skorzystać z głównej płyty na Łazienkowskiej, jeszcze stary stadion. No i jadąc już do Warszawy pociągiem, dzień przed meczem, otrzymałem telefon od kierownika świętej pamięci Jirka Zawadzkiego i mówię, że słuchaj, przepraszam cię najmocniej, ale trener, wtedy był Darek Kubicki, zmienił zdanie i nie pozwoli wam trenować na Łazienkowskiej. Możecie tylko na bocznym boisku. No trochę byliśmy zawiedzeni, bo chcieliśmy poczuć tą atmosferę, bo wiedzieliśmy, że to jest bardzo ważny mecz, ale jak tak podgrasz troszeczkę już na tym boisku dzień wcześniej, to już tak się bardziej człowiek oswaja z tym wszystkim. Nie udało się, potrenowaliśmy na boku, no ale to nam nie przeszkodziło. Tak, to był w ogóle trudny mecz, jeśli chodzi o sytuację zdrowotną, bo Maciek Szerfen złamał kość śródręcza w pierwszym meczu z Legią tutaj w Poznaniu. Grał w opatrunku takim gipsowym. Ktoś tam jeszcze też, Rafał Grzelak był też po kontuzji, dopiero wracał, miał rozciętą nogę. Kilka dni wcześniej graliśmy z Polonią Warszawa, wygraliśmy ten mecz, ale miał rozcięte kolano i też miał jeszcze niezagojone to wszystko. No i do tego doszły dwie kontuzje od razu na samym początku i Golina, Michał Goliński. Izaki musieli zejść, grasz rewanż na Legii, masz co bronić, jest 2-0, ale musisz już w 30 minucie zrobić dwie zmiany. No zrobiło się nerwowo z racji tego, że Legia cały czas atakowała, myśmy tam gdzieś troszeczkę głębiej atakowali, mieliśmy swój moment, niezły Rysik mógł strzelić bramkę, nie udało się. No i później przyszła przerwa, trzeba było jakoś te nastroje opanować. Panie chłopcy, w porządku pogadali się, teraz ja pogadam. Wciąż, wziąć buty i spokój, tak? Jak skakali teraz tu kurwa, czyli co tu zamachy robi, co podał kurwa. Panowie, uwaga, chłopcy, sytuacja jest taka. Panowie, stop! Cisza! Cisza! Zamknij się, mady! Tu patrzymy wszyscy! Panowie, tak gramy teraz. Waldek, czwórka obrońców, Bosy, Wojo, Laso. Kaczo, czwórka obrońców cały czas broni. Wiadoma sprawa. Jest Szeryf, jest Świerś, jest Grzelak, jest Madej, jest Piskuła, jest Rejs. Tak gramy. Tak gramy. Agresywnie w strefie, w mojej strefie, atak na piłkę, atak na piłkę, atak na piłkę. Tak mamy grać. 45 minut zostało. Ja może tego drugiego meczu nie wspominam. Nie wspominam zbyt dobrze, bo szybka kontuzja, rozwalona głowa. Praktycznie pierwszej połowy meczu nie pamiętałem, oglądałem sobie w telewizji tą pierwszą połowę, powtórkę, bo dość silny wstrząs mózgu, gdzie dwa razy byłem znoszony z boiska, później Michał Goliński, też kontuzja w 30 minucie, więc na pewno scenariusz tego meczu nie był taki, jaki sobie zakładaliśmy. Trudny mecz, ale byliśmy też pewni swoich umiejętności. To, że możemy stracić bramkę, to każdy może stracić bramkę, ale wiedzieliśmy, że też jesteśmy w stanie strzelić tą bramkę. Ale najtrudniej było wtedy, kiedy straciliśmy bramkę na 1-0, jeszcze było 15 minut do końca i była taka jedna sytuacja, chyba Garcia się nazywał, taki Brazylijczyk grał i trafił Waldka Piątka w nogę w takiej idealnej sytuacji i wtedy naprawdę serce stanęło. Wydaje mi się, że to poczucie ulgi, którą mieli piłkarze Lecha po końcowym gwizdku, przechodząca w radość, było ogromne. Czasami trzeba by ich zapytać, ale ja nie wiem, czy to poczucie ulgi nie było nawet większe, że kurczę, udało się, mamy to za sobą, tak? Daliśmy radę sprostać wyzwaniu, które było bardzo, bardzo trudne i któremu niesprostanie rzeczywiście ciążyłoby na nich do końca kariery. Yeah!
był taki trudny czas, bo dwa tygodnie wcześniej, pamiętam tą sytuację z kibicami Legii, chyba wojewoda czy prezydent zabronił wpuszczania kibiców przyjezdnych. Kibice Legii przyjechali, zostali wpuszczeni na stadion, bo się porozumieli z naszymi kibicami. W drugą stronę też miał być taki szacunek, respekt wzajemny. On ten respekt szybko minął, wszyscy o tym zapomnieli, już przyjechaliśmy na Łazienkowską. Czuło się taką napiętą atmosferę, ale ja szczerze mówiąc to, co się wydarzyło na trybunach, dopiero w telewizji zobaczyłem, między innymi też w urywkach, które się pojawiły w filmie, co tam się działo, bo ja w tym czasie byłem po stronie naszych kibiców za bramką, tam rozmawialiśmy chwilę, a w tym czasie odbywała się dekoracja, bo to wszystko było takie mało skoordynowane, to nie jest tak jak teraz, że wszystko jest idealnie zaplanowane, wiadomo co po czym, gdzie kto stoi, gdzie odbiera puchar. Wtedy tak się wszystko nagle odbywało, że ten puchar nagle pojawił się na trybunie, tam się też pojawili kibice, tacy, którzy nie powinni się pojawić. Pamiętam, że zaczęły się jakieś ucieczki, krew, pamiętam jak dziś chyba Zakiego albo Telicha od tej wstążki, od medalu rozcięta szyja, bo ktoś chciał mu ten medal zerwać. No to był głupi czas, trudny czas i całe szczęście, że już jest za nami. No, niesmak pozostał, ale szybko o tym zapomnieliśmy, wróciliśmy do Poznania, puchar był nasz, była feta, była impreza i było dużo radości. Było to duże zaskoczenie, no bo my byliśmy, nie ukrywam, no, w ogromnej euforii, tak? Cieszyliśmy się, śpiewaliśmy z kibicami, przyjechała przez rzesza naszych kibiców na to, żeby nas dopingować. Robiliśmy wszystko, żeby właśnie ten wynik był taki, żeby można było pocieszyć się wspólnie z naszymi kibicami na tym znienawidzonym stadionie. Więc to nam się udało. Myślę, że no gdzieś zabezpieczenie tego meczu nie było na tyle dobrze zorganizowane, bo już pierwsze przepychanki gdzieś rozpoczęły się na tej trybunie honorowej, gdzie dostawaliśmy medale, gdzie Piotr Grejs jako kapitan unosił puchar. Ja nie zauważyłem początku, nagle coś się dzieje, tak? Jakieś takie ruchy. Okazało się, że to eskadra tych chuliganów Legii Warszawa, którzy nie byli w stanie zaakceptować tego, że Lech triumfuje na stadionie w Warszawie, przedarła się jakoś tam i zaatakowała tę trybunę VIP. Latały przedmioty, rozpoczęła się ewakuacja. Z tego co pamiętam, oberwał mój kolega z głosu Maciej Lejman, który siedział rząd czy dwa rzędy pode mną, także to dlatego oberwał. Gdybym ja tam siedział, to ja bym oberwał. Musieliśmy uciekać do tunelu, tam też z tunelu wybiegali kibice, którzy zrywali nam medale. Ja nie zapomnę, chyba tydzień czy dwa tygodnie po tym meczu było takie zdjęcie w gazecie, chyba W życiu Warszawy, taka gazeta była, gdzie Paweł Kaczorowski stał naprzeciwko jednego z kibiców Legii w takiej pozycji zbrojnej. No co na dzisiejsze czasy, no tamte też, no to była sytuacja niedopuszczalna. Ja później rozmawiałem po tym meczu z rodziną, czy to było pokazywane gdzieś w telewizji. Pamiętam, że szybkie reklamy wkroczyły i zazwyczaj długo się o tym temacie nie mówiło, gdzieś bardziej w kuluarach. Ale no, mimo tego, że ta sytuacja z tymi medalami, z tymi wyrywaniem nam tych medali i z całą tą otoczką nie do końca fajnie zorganizowaną, no my to wspominaliśmy jako rzecz, którą będziemy na pewno do końca życia pamiętać. Wtedy było niebezpiecznie i my możemy oczywiście po tych 15 latach wspominać to anegdotycznie, ale to była sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu ludzi, którzy tam siedzieli. Podróż była bardzo długa, co praktycznie stacja paliwowa zatrzymywaliśmy się my, tam było mnóstwo kibiców, były śpiewy, były tańce, okrzyki, toasty, niczego nie zabrakło i przypominam sobie, że jak przyjechaliśmy na kolację, która miała odbyć się w Koninie troszeczkę wcześniej niż przyjechaliśmy my, to już było jasno, jak chodziliśmy na tą kolację, to już było kompletnie jasno, wiadomo, że to był początek czerwca, noc, słońce szybko wschodziło i pamiętam jak dziś właśnie, że tam już było jasno, to jedzenie, te galaretki już pływały, bo tam ciepło było bardzo, ale nikt nie myślał wtedy o jedzeniu, czy to będzie smaczne, czy niesmaczne, bo tam też byli kibice, przez całą drogę praktycznie zatrzymywaliśmy się i wszędzie byli kibice, no i fantastyczne to wszystko było, wróciliśmy nad ranem do Poznania. Kieszeń pusta, wciąż nie wpadł ani grosz z ognia dym. Nie. Wracaliśmy razem i wracaliśmy w bezpośredniej bliskości autokaru Lecha, który się co chwilę gdzieś zatrzymywał. No to my się też co chwilę gdzieś zatrzymywaliśmy, bo uznaliśmy, że no jakby no nie można uronić, nie można jakby
stracić z oczu głównych bohaterów tego widowiska. No i kiedy autokar się zatrzymywał i otwierały się drzwi, no to widzieliśmy, co się w środku działo, tak? No tam była totalna zabawa, totalna biba. Oni wszyscy świętowali, śpiewali, no coś tam też wypili, to nie ulegało najmniejszej, chociaż nie wszyscy, bo pamiętam, że Bartosz Bosacki twardo, woda gazowana czy tam nie gazowana, niczego nie tknął, kiedy byliśmy w jakiejś tam knajpie. I co chwilę na stacji benzynowej, na jakiejś knajpce. Nawet sam powrót, który trwał chyba z 8 czy 9 godzin z Warszawy, no to będziemy wspominać do końca życia, bo każda stacja czekali na nas kibice, musieliśmy wyjść, świętować z nimi, więc ten powrót był naprawdę solidny. To też pokazało, że jaka była ogromna ulga i jakie było poczucie u piłkarzy Lecha, że myśmy czegoś dokonali, że coś się wydarzyło, że to jest pewien koniec, jakiś ten rozdział się zamknął. Oni tego naprawdę wtedy potrzebowali równie mocno jak wzniesienia pucharu, jak poczucia, że są coś warci, że coś potrafili osiągnąć i zdobyć. I to była ta śmietanka, którą spijali. To, ten powrót, w którym czuli się jak królowie życia, jak królowie autostrady, jak królowie szos i później w Poznaniu, kiedy czuli się królami starego rynku. Zasłużyli na to, żeby w ten sposób się czuć. Pamiętam, że po południu, po tym meczu w Warszawie spotkaliśmy się jeszcze na takim lekkim treningu, bo liga trwała. Spotkaliśmy się na lekkim treningu i po tym lekkim treningu schodziliśmy już do szatni, trenowaliśmy się na głównej płycie, patrzymy, stoi ten autokar bez dachu, taki piętrowy i już muzyczka gra. No i pamiętam, wszyscy w takim super nastroju, szybko wykąpaliśmy się, wsiedliśmy na ten autokar. Ja miałem jeszcze ze sobą syna, był ze mną, Mateusz, ten, który dzisiaj już gra w Arce, ma 18 lat. Malutki wtedy był, on 2003 latka miał wtedy. I go wziąłem, żona w tym czasie z drugim synem, z Kubą, była i z teściową i udały się taksówką na rynek. Tam trochę to trwało, zanim tam dojedziemy. No i tam czekała na nas, ale zanim tam dojechaliśmy, pamiętam, jak gdzieś w filmie jest pokazana ta dziewczyna, która biegnie za autokarem. Ona biegła tutaj ze stadionu, z bułgarskiej, biegła aż na rynek. Patrząc później nawet poprzez materiały prasowe, które gdzieś też oglądaliśmy już tak na chłodno, widzieliśmy całą atmosferę, która w ogóle była w Poznaniu, tak, związana z tym meczem, gdzie puby były zapełnione, mecz leciał na żywo, gdzie ludzie po prostu cały czas żyli tym wszystkim i no do dzisiaj film, który jest skonstruowany, Droga po Puchar, no to no pokazuje tam to, w jaki sposób my też się utożsamialiśmy z kibicami i kibice z nami, bo to też troszeczkę były inne czasy. My wyjeżdżaliśmy jako zawodnicy często do kibiców, tak? Jeździliśmy po szkołach, po różnych firmach, po więzieniach nawet, tak? gdzie mieliśmy kontakt z kibicami. I to była taka więź, która do dzisiaj trwa, tak? Dzisiaj te kontakty cały czas są. W latach 80. nie było zwyczaju świętowania sukcesów w taki sposób. No w ogóle w PRL-u raczej się ludzie w ten sposób nie zbierali. Moim zdaniem zasiewem tej wielkiej fety w 2004 roku był właśnie powrót do Ekstraklasy. Mało kto pamięta, że kiedy Lech wrócił do Ekstraklasy w 2002 roku, po meczu bodajże z Wisłą Płock, czy tam wtedy Orlenem Płock, też była mini fetka taka. Na starym ludzie się zebrali i to świętowali. I gdzieś wtedy jakby się to utrwaliło, że tak należy robić. I kiedy w 2004 roku Lech zdobył Puchar Polski, no to ludzie wylegli. To było takie latynoskie, bym powiedział, kiedy ludzie, kibice w krajach Ameryki Łacińskiej spontanicznie wylegają na ulicę, żeby razem świętować triumf. I tutaj było podobnie. Nie wydaje mi się, żeby Lech coś wielkiego organizował. Lech tylko poinformował o tym, że piłkarze będą na starym rynku i to w zupełności wystarczyło. Co też piłkarze nie spodziewali się tego, że to święto będzie takie wielkie. Lech zdobywał wcześniej Puchary Polski, ale nie było takiej eksplozji radości do tej pory nigdy. No a później no, sama feta, Piotr Rejs rzucający marynarkę w tłum, w której znajdowały się i klucze, i komórka, i portfel, i wszystko. Później próbował to odzyskać. Czy Puchar Polski, którego zapomnieli zabrać właśnie chyba z tej knajpy i dopiero Czesław Michniewicz się w ostatniej chwili zreflektował i zabrał go do domu. Ten puchar został w jednej z restauracji, w której byliśmy, no to już też jasno było. Wziąłem ten puchar do domu, pojechałem do Warszawy.
nie mogłem odbierać telefonu w czasie zajęć, no puchar zginął, wszyscy się cieszą, że puchar jest, tylko tego pucharu nikt nie ma. Ja telefonu nie odbieram, zaczęło się dochodzenie, gdzie ten puchar może być, kto ostatni widział. No i w końcu po kilku godzinach odzwoniłem do prezesa, prezes mówi, że cały Poznań szuka pucharu, gdzie jest puchar? Ja mówię, że u mnie w domu, także proszę się nie denerwować. Ktoś pojechał do domu, do żony mojej, ja mieszkałem tutaj na Promienistej, blisko stadionu, żona przekazała ten puchar, bardzo ciężki był. Ja pamiętam, że jak przyjechałem do domu, o 7 rano, 7-8 rano postawiłem ten puchar, jeszcze była też moja teściowa, która wtedy bardzo kibicowała, zresztą do teraz kibicuje Lechowi i chciała go podnieść, to jak się schyliła za pochodą, myślałem, że coś się w kręgosłupie strzeliło, bo jest bardzo ciężki ten puchar, nawet to wieczko było bardzo ciężkie. No każdy chciał się z tego pucharu przytulić, ja pamiętam, że jeszcze później udało nam się zdobyć super puchar polski, który na końcu wylądował u Maćka Szerfena na weselu, więc puchary rozjeżdżały się za nami wszędzie, ale to tylko i wyłącznie było spowodowane tym, że my naprawdę no, włożyliśmy pełne serducho w ten wynik i w jeden i w drugi puchar, gdzie no, obydwa zdobyte puchary były takim jakby zwieńczeniem tej naszej fajnej atmosfery, tej naszej walki na boisku. No różne historie chodzą, tak? Jest na pewno film, który był kręcony przez tam wtedy kierownika Marka Pawłowskiego jeszcze kamerą taką potężną, bo to były takie czasy, że to była potężna kamera gdzieś, gdzie ten film jest tylko udostępniany w swoim gronie, bo wiadomo, że no świętowanie było naprawdę solidne. Mam takie fajne zdjęcie dwóch synów na tym pucharze, siedzi w piżamkach, jeszcze tata wrócił z, można powiedzieć, z wojny futbolowej i te dzieci na tym pucharze siedzą, także super pamiątka, myślę, że i dla mnie, i dla tych wszystkich zawodników. Wtedy to był, tak jak ktoś kiedyś powiedział, chyba Radek, nawet Nawrot, redaktor, że taki romantyczny Lech. I ten romantyzm gdzieś tam się udziela. My byliśmy taką jedną rodziną wielką. Oczywiście czasami brakowało terminowości z wypłatami, ale też czuło się, że to jest coś wspólnego. I zarówno prezesi wtedy, prezes Majszak, Lipczyński, Sołtys, Przemek Erdman, Marek Pawłowski, kierownik i wielu, wielu innych, pan Genio, magazynier, Lisek, masażysta, fizjo, który jest do teraz. Wtedy to jakoś tak inaczej było. Te pieniądze każdy potrzebował, bo wiadomo, jak to mówił kiedyś klasyk Mario Piekario, banki wzywają, kredyty trzeba płacić. Ale w tym momencie nikt nie myślał o pieniądzach. W tym momencie myśleliśmy, że chcemy coś fajnego zrobić. Nie myśleliśmy, że to przejdzie aż do takiego stanu, jaki jest teraz, bo nawet teraz pojawiając się po 15 latach w Poznaniu czy wcześniej, to jak gdzieś tam mnie spotka ktoś, to każdy nawiązuje do tego właśnie dwumeczu z Legią, że to był fajny czas, fajny Lech. Ja się cieszę, że brałem w tym udział. Lech zdobył ten Puchar Polski właściwie no bez żadnego gracza zagranicznego. Zdobył ten Puchar Polski z niewielką liczbą graczy, którzy nie pochodzili z tego regionu. To jest ostatni moment, w którym takie numery były możliwe. W dzisiejszym international football, modern football, to już jest niemożliwe. Dzisiaj zespoły są mieszane, często bardzo międzynarodowe. To jest ostatni moment. 2004 rok, myślę, że kibice wspominają dlatego z takim rozrzewnieniem, że to jest koniec romantycznej piłki, jaką ona kiedyś była. Lech Poznań zawsze był kojarzony z tym, że grało tutaj wielu wychowanków, wielu chłopaków z regionu, gdzie widzimy do dzisiaj, jaka jest ilość fanklubów, ile ludzi z całej Wielkopolski przyjeżdża. I to powinien być też kierunek nadal, żeby gdzieś tych ludzi cały czas tutaj zwoływać, żeby to było z pokolenia na pokolenie, tak? Żeby to tak jak u mnie w domu było, że tata debiutował w Lechu, ja grałem od dziecka, był Lech. Mam syna, który cały czas przychodzi na mecze, chce cały czas Lechowi dopingować i cały czas jest związany z tym i myślę, że wzorem tych najlepszych klubów właśnie europejskich z pokolenia na pokolenie to powinno być gdzieś kontynuowane, bo na tym to wszystko polega, tak? No to jest nasz klub, nasz ukochany klub i my w tamtych czasach próbując pomóc klubowi i właśnie dzięki tym naszym inicjatywom, gdzie wyjeżdżaliśmy i mieliśmy kontakt z ludźmi, pomagaliśmy klubowi i myślę, że teraz na pewno też w dużej mierze by się to sprawdziło. Dużo takich fajnych historii, które w Poznaniu się zaczęły i które do teraz bardzo miło wspominam, ale też znajomości. Pracowałem w wielu klubach, ale w żadnym klubie nie było czegoś takiego, żeby z zawodnikami czy z prezesami, z zarządem utrzymywać takie dobre relacje do teraz. Ten kontakt cały czas jest, za każdym razem gdzieś się pojawimy, spotkamy, przypadkowo zawsze jest bardzo miło, bardzo fajna atmosfera, czy to z zawodnikami, mam do teraz fantastyczny kontakt z nimi. Błażej Telichowski nam organizuje takie spotkanie tutaj dla naszej reprezentacji, też gramy teraz z Zakim sparring w piątek, tutaj z jego ekipą, tam będzie też Ślusarz, który też grał na początku w tym pucharze, później odszedł do Grodziska. Także Lech to było miejsce szczególne w mojej pracy, miejsce, do którego zawsze miło wracam, to co powiedziałem wtedy,
że Lech by bez mnie istniał, ja bez Lecha nie. Dzisiaj jestem trenerem reprezentacji Polski, zdobyłem dużo doświadczenia, były łzy, radości, były zły smutku, były chwile szczęścia, ale też były momenty, kiedy człowiek był bez pracy. Dlatego w Lechu przeżyłem bardzo dużo, pracowałem najdłużej ze wszystkich klubów i to jest taki klub szczególny, jeśli chodzi o taki sentyment. Bo w innych klubach pracowałem dużo krócej, też miło wspominam kilka klubów, w których pracowałem, ale Lech, jak to mówi Maciek Łopatka, a teraz nasz fizjo, którego też wypożyczyliśmy z Lecha, Lech to Lech. To jest historia, która pokazuje, jak bardzo ważny w piłce nożnej jest kontekst tego, co się dzieje. Nie sam wynik, ale kontekst. Lech zdobywał już Puchary Polski. Takich trofeów ma kilka, ale żaden nie miał takiego kontekstu, nie miał takiego tła. Lech miał lepsze drużyny, większe sukcesy, miał dublet, grał z powodzeniem w Europie, wygrywał z firmami pokroju Manchester City. Ale nie miał takiego kontekstu. Było osiągnięcie, które do dzisiaj jest zapisane gdzieś tam w moim sercu złotymi zgłoskami i to był największy sukces, którego akurat nikt się nie spodziewał. Udało nam się to zrobić i myślę, że dzięki temu do końca życia i do końca tutaj wspomnień kibiców ten sukces będzie właśnie tak odbierany. Ten Puchar Polski niesie chyba taki największy ładunek emocjonalny pod tym względem. I rzecz jasna, nie można porównać merytorycznie wygranej w dwumeczu z Legią w Pucharze Polski jeszcze z jedną porażką do, nie wiem, wyjścia z grupy Ligi Europy czy Pucharu UEFA, czy do dubletu, czy do wielkiej, wspaniałej drużyny Wojciecha Łazarka. Nie można. To sportowo na pewno stało wyżej. Ale biorąc wszystko razem, zostawiając wszystko razem, czyli robiąc z tego takie wydarzenie kontekstowe, moim zdaniem Puchar Polski 2004 roku to jest najwspanialsza historia w dziejach poznańskiego Lecha. Program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.